Okej, okay, cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marokobrak, ja was zapraszam do kolejnego materiału z gry Fatal Frame 5, a dokładnie Project Zero Maiden of Blackwater, czyli legendarna seria horrorów zapoczątkowana w 2001 roku na konsolę PlayStation 2. Oryginalnie ta piąta część ukazała się na konsolę przenośną Wii. Tak, ale teraz, czyli z dniem 28 października 2001 roku mamy przyjemność omogrywać na komputerach osobistych oraz na konsolach najnowszej generacji. W takim bądź razie zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Ciekawe, czym teraz się będziemy kobiety bronić? Mamy tylko tą... But I failed. I couldn't do anything. No właśnie, o wilku mowa. Ej, dobra jest ta spowalniająca cisza. Idealne zdjęcie weszło. Wodna pani jakaś, kurczę. Chyba wodna zdzira. Okej. No to może dlatego do niej pisała. Dokładnie, Fenik. Zazwracam, spoczko. Ireksiu, wróciłem, widzę, że... A ja uwolniłem. Tak, uwolniłem. Ale cały czas mnie tutaj z mory jakieś atakują. Dobra, używam też nowej kliszy, czyli spowolnienia. Całkiem dobra jest ta klisza. Spowalniająca. Aj, teraz mnie przewróciła. Dobra. O, ale piękne przybliżenie. Na cytce dziewicy było. Dobra. Muszę uniknąć, nie dam rady. Kurna, znowu mi przewraca. No dlatego, że mam najsłabszą kliszę, już nie mam nic, nie mam żadnych najlepszych kliszy. Dlatego jest taki, kurczę, kołchos tutaj. Dobra. Padniesz? Tak, Reksiu, udało nam się tutaj uwolnić. Mije, tylko teraz trzeba ją, kurczę, jakoś wydostać stąd. Dobra, ale przynajmniej wiem, gdzie jest wyjście na dwór. To jest nasz cel dzisiaj, także dawaj i kończymy. Czy nie wiem, chyba dzisiaj nie będziemy nowego rozdziału zaczynać, aczkolwiek jeszcze zobaczę. Jestem bardzo ciekaw, czy damy radę w ogóle wyjść z tej posiadłości. Dobra, pamiętam to, kiedy Mija pierwszy raz udało się w to miejsce. Na początku gry to było. Żartuję, że ja to coś pokonam. C
Uciekaj, uciekaj! Ja chyba muszę stąd wiać. Ja nie mam z nim szans. Mam jakieś specjalne zdjęcie jej zrobić? Uciekaj, nic jej nie zrobisz. No właśnie też mi się tak wydaje, to jest jakiś boss hardkorowy. Dobra. Chyba, że tutaj jakoś dało brać to ten, ale... Nie wiem. Kurczę, wszystkie drzwi są poblokowane, nie ma opcji. Chyba, że tu. Tu jest jakieś przejście. O nie. Dobra, trzeba... Muszę zrobić odwrót. Się nie pomylił i teraz na lewo. No nie wiem, czy ja jestem w stanie uciec. Wow. Może jestem. Coś jest definitywnie nie tak z tą wodą. Definitywnie. Dobra, muszę jakoś stąd się wydostać. Ale nie, jest przejście tutaj. To znowu ona? Nie. Dobra, z tą akurat mogę walczyć. Pięknie. O, dawaj, 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 dawaj. Wszystkie w obiekty. Aj, nie widziałem jej. Jedna chyba padła. Nigdzie z tobą nie będę szedł. Nigdzie z tobą nie będę się dołączał. Ty się ode mnie odłącz. Dawaj, 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 szybciej ładuj to. Dobra. Aj, uciekła mi. Dobra. Idź stąd. Dobra, chyba się udało. Ciężko z nimi walczyć tą najsłabszą kliszą, ale... Ale jest dobrze. Ta laska boostuje ci damage? No, też zwróciłem na to uwagę. Bo wiesz, im więcej celów tutaj, im więcej celi, tak, tym się ładuje ten... Ładuje się ten aparat, nie? No, a tam były dwa duchy jeszcze. Za każdego dostałem damage. Jeszcze dodatkowe punkty ataku. No, trzeba będzie o tym pamiętać. Właśnie dobrze, że... Spostrzegawczy jeszcze ten Rexiu. Dlatego później próbowałem tak ustawić, żeby razem z tutaj z jej głową tutaj robić zdjęcia, żeby zwiększyć obrażenia. Tak swoją drogą. A propos obrażeń, ile punktów zdobyliśmy w czasie tych walk? 19, no to na nic nie stać. Dobra. Dobrze, coś będę mógł ulepszyć, ale jednak nie. Dobra, uciekajmy stąd. Ale coś mi się wydaje, że to nie będzie takie łatwe. Jakaś tutaj zmora potężna grasuje, która nie... Właśnie! Na którą nie można w ogóle pokonać. Ha. Dobra, wiejemy. W ogóle się nie boi aparatu. Ma na to wywalone.
Dawaj. Biegnij. Nie widzę przejścia. Gdzie to było? W prawej. No teraz trzeba coś wymyślić, żeby ją wymanewrować. Oj, niedobrze. Chyba, że spróbuję zrobić dasha. Nie wiem, co się wydarzyło w tym momencie. Ja jebę. Pierwsza zginąłem. Mamy pierwszy zgon. Mew, let's get out of here. Nie, no to chyba nie jest na łatwym. To chyba mogę zmienić nawet w opcjach. Czekaj. Nie, góra. Nie są te ustawienia. Nie, tutaj raczej. No nie wiem, coś tam pisało, ale. Ja tylko wczytałem checkpoint. Tam można było restartować, ale. Na normalu to ja nie chcę grać. Ja bym chciał sobie wyższy poziom trudności odblokować. Ale musimy grę przejść. Kurczę, ja nawet nie wiedziałem, że ona może mnie zdjąć na hita. Pierwszy zgon mamy w grze ogólnie. Nie spodziewałem się totalnie tego, co tutaj się wydarzy. Dobra, dwa razy w prosto i w lewo. No bo to już widzieliśmy, słuchajcie. Teraz próbuję to przewinąć. Skip cutscene. Dobra. A no po prostu trzeba szybko odejść. Dobra. Oj, źle pobiegłem. A jak ją wymanewrować, jak ona potrafi... Potrafi załatwić na hita. Wygaszacz nie teraz. Dobra, teraz na lewo. Dobra, i teraz na lewo. I teraz drzwi na prawo. Jezus! Jak mnie wystraszyła, nie? Teraz! Wyskoczyła mi prosto na ten. Szybko! Dobra. Mogę uciec przed tym zjawą. Zjawo! Mam cię gdzieś. Nie mogę. Cholera. Chyba spróbuję ją nakierować. To ciężko się w tym bagnie tutaj poruszać. Dobra. Alerty nie działają, Bako-san. Przy tej serii. Ale tylko przy tej serii. Witam cię serdecznie. Dobra. Unik. Dobra. Dobra, ładnie. Jedna ładnie dostała. Spowolniłem ją. Ale jest jeszcze druga. Dobra.
Dobra. Tutaj teraz walimy. Dobrze, ją znowu spowolnimy. Albo nie, regeneruj życie. Dobra. Zrobię mu nick. Nie mam jak teraz zrobić zdjęcia unik. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Pięknie. Nakieruj głowę mi, żeby mieć większe obrażenia. Dobra, jedno mam z głowy. Witam cię, Bako-san. Dobry wieczór. Siemano, hej. Ta w ogóle jak chodzi po tej wodzie. Siemano, hej, Bako-san. I Martival. Nie no, Maro, od nowa by przechodził, jakby się tak stało. No, dokładnie. Nie, ja na AC nie chcę grać. Za łatwo by było, nieco ty. Bako-san, co tam u ciebie? Jak tam samopoczucie? Ja po prostu tego, teraz tak. Itemy lecznicze sobie weźmiemy. Okej, żeby mieć pełne życie. Na walkę z tym tałatajstwem. Znaczy na walkę, to nie ma co walczyć. Kurczę, tam mogłem uciec przed tą zjawą, ale znowu się coś pojawiło. Dobra, i teraz gdzie? Ona już tutaj jest. Dobra, i teraz trzeba pamiętać, gdzie się udać. Ale za wolno zareagowałem. Prosto. Prosto. Dawaj, 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 dawaj. Prosto i na prawo. Na prosto, dawaj, 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 laska, dawaj, dawaj. Otwieraj. Dobra. Jesteśmy dalej. Gdzie teraz? Na górę. Dawaj, 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 dawaj. To było tu? Nie. Dawaj, uciekaj! Dobra, może się uda. Wyjazd stąd, już. Dobra, i teraz na wprost. Dawaj. Dobra. Udało nam się jakoś zwiać. Chyba, że tamta będzie nas ścigać, ale mam nadzieję, że nie. Bako-san, jak wieczór mija? Boisz się troszkę gierki? Nie. Czasami te jumpscare mnie. To potrafią mnie przestraszyć. Przepraszam bardzo, ale tak to gierka ma klimat. Ma klimat, powiem ci, jest mega. Mi się bardzo podoba. Ja wypoczywam wreszcie długi weekend. O, zazdroszczę. No ja jutro do roboty, znaczy dzisiaj na 10 do roboty, także nie wiem, trochę pogramy sobie i kończymy, nie? Czy do drugiej dzisiaj transmisja, idę spać, bo... Do roboty nie wstanę, mi się tak nie chce. Zazdroszczę długiego weekendu, Bako-san. Mi się tak nie chce tej roboty jutro iść, że... Nie, nie, tam nie! Tam nie idź, kobito. Zwiewamy stąd. To chyba tu było, nie? Czy nie? Nie, to chyba tam było jednak. Zagadałem się, mi się pomyliło. Czy to tu? Tak, tu jest metro. Dobra. Oj, wygaszam się zaraz załączy. Dobra, i co tutaj pisze? Wszystkie światła są zgaszone. Może piorun spowodował... że wyłącznik padł, tak? Czy bezpiecznik padł? Gdzieś tu musi być wyłącznik. Czy włącznik chyba. Tylko gdzie? Zastanawiam się, czy się tutaj też mi będzie coś atakowało. No bo tu nie wejdę. Ale się tu creepy zrobiło.
A tutaj jest jakieś przejście? Tak, tu może jest coś, co pozwoli nam włączyć te światła. No, mega jest tutaj creepy. O, chyba tak, to to. O, to chyba bruk. O-o. Siema, Eniu! Dobra. Kim ty jesteś? Jakiś wisielec ty, jeszcze słychać jak dynda. Oj, szybka jest, nie mogę go... Nie mogę jej namierzyć, dobra, udało się coś zrobić. Dobra, mam to spowolnienie. Dobra. Dziwne zjawiska tutaj zachodzą, ale... Aj, nie udało mi się. Nie trafiłem. A nie, ich spowolniłem. Dobra. Dobra, dobre to spowolnienie jest. I teraz lepsze obrażenia wam wbiję. O, elegancko. No już nie mam teraz załadowanych tych kliszy. Znaczy kliszy tych soczewek. Musimy działać normalnie. Aj, nie mogę załadować damage'u. Dobra, dacz. Oj. Kurczę, złapał mnie. Kurczę, no. O, ładnie teraz się ustawili. Dziwna para tych duchów, szczerze powiedziawszy. Tamta dynda, tamten się kręci, ale tamtego mam już z głowy. Dacz! Dobra, unik ładnie. Jeszcze się głupio śmieje. Jakby było z czego. Dziwko. To chyba była jakaś para, wiecie? Bo ona coś mówiła, że coś tam o byciu razem. Chyba jakaś nieszczęśliwa miłość. Kto wie? Chyba nieważne. Przeszkodzimy tutaj w akcji włączania tego pierdolnika. Tutaj też trzeba uważać, żeby czasami duch Jarka nas tutaj nie dojechał. Ale chyba okej. Dobra, dawaj. Dobra, mamy światło. Mamy moc. Będzie żył. Czyli możemy włączyć teraz tą kolejkę, tak? Będzie żył. To dobra, tu już cały teren przeszukaliśmy, także spadajmy stąd. Cała transmisja, prawie 4 godziny w jednym miejscu żeśmy spędzili, na jednej misji. Znaczy na jednym tym rozdziale, w jednym rozdziale w ósmym. Dobra, tutaj chyba też nic już nas nie złapie. To nigdy nie wiadomo. Ale kaj, nic się nie wydarzyło. Ciekawe, czy ta jej matka żyje? Może ten duch, którego nie mogliśmy pokonać, on był może jej matką? Kto wie? To jakieś dźwięki słyszę. No, i tyle było z prądu.
Kurde, strasznie długi ten rozdział. Forest Station. Według broszury turystycznej w pobliżu jest tunel. Otwiera się na dach starej karczmy. Okej. Dobra, znajdź drogę na wzgórze. No niedobrze, że zablokowało. Coś mi się wydaje, że to było jakieś specjalne działanie. Że ta kolejka nie chciała jechać. No ale dobra. Tutaj mam jakiś item. Dobra. Ultra Heldzik, że tak to ujmę. Aj, Jarek mnie dorwał. Nie zdążyłem puścić LT. Puszczaj! Szkurczaki. Awatarzek już... Jak już mnie wymacał, to już mogę spokojnie sobie wziąć ten item. Niestety. Dobra, tylko znowu będzie ganianie przez las. No nic, dobra, tam się coś świeciło. Jakieś itemki, to sobie je weźmiemy. Co tutaj mamy? Tylko, że cholera, muszę uważać naprawdę. Oj, kurna, no nie! Drugi raz pod rząd? Serio? Straszne, co tu się dzieje. No nie jestem w stanie wyczuć tej łapy. Nie wiem, co się dzieje. Ze mną, bo to chodzi bardziej o mnie. Dobra, trzeba wykorzystać ten. I tak mam tego dużo. Leczyć się też mogę przez kamerę. No ale już chociaż ten jeden dla bezpieczeństwa to sobie weźmiemy. Jak wygląda sprawa z mapą? Tak, są dwie drogi, tak, niby mi tutaj kieruje. A na przykład bym chciał sobie pójść tam. O, tam coś będzie? Tak średnio. Nie, raczej tu. No właśnie. Gra nam tłumaczy, że raczej zapomnij o tym, jest tylko jedna droga. Także Maro, nie kombinuj, bo to do roboty musisz iść, także lepiej kończ tą misję. O, tu jest kolejny item. Coś mi pokazuje. Coś słyszałem. Jarek! Idź stąd. Dobra, teraz się udało uniknąć. Lewej łapy komunistycznej partii pracy. Kurczę, ta kamera tak wariuje, że czasami gubię target. Aha, dobra. Wejście, tak? Do tunelu? Czy wyjście? Wyjście. Wyjście, no dobra. To idziemy. Hikami tunel. Tunel Hikami, tak? O, już tam coś widzę. A nie, wydawało mi się. No to idziemy, to otwieramy. To chyba przeciwnik, co? Jakaś laska z parasolką. Mam dziwne wrażenie, że jej nie załatwiłem. Ale nagle znikła. Tylko gdzie? Dobre pytanie. No i teraz zobaczmy sobie mapę. Rozumiem, że tam jest zablokowane, dobra. Ale tutaj byśmy sprawdzili. Jest tutaj coś ciekawego? Chyba nie. Ja jestem ciekawy, co tutaj... Jak to na gra wytłumaczy? Czemu to jest ta droga zablokowana? Droga jest zablokowana, dalej nie mogę iść. Ale mi wytłumaczyli? Na pewno byś nie mogła tam przejść. No ale dobra. Jak każą iść w tą stronę, to idziemy. Tutaj coś w tej budce? Na pewno nie można skorzystać, bo nie ma prądu. Coś. Białe światło wylewa się ze starej budki telefonicznej. Mhm. Tu
To chyba było jeszcze jakieś przejście na prawo, właśnie. O-o. Coś tu było na czerwono pokazane, jakby to był jakiś wróg, ale nie zdążyłem w odpowiednim momencie wyjąć aparatu. Tu jest jakiś item, tylko się teraz zastanawiam, czy iść tu, czy tam do tego itemu. Dobra, tutaj też nie mogę przejść. Będzie niewidzialna, no właśnie. Niewidzialna ściana. Dobra, no to wracamy się. Czyli jedyna droga jest tutaj. Ej, fajny samochód nawet. To było dziwne. Jakby ktoś tutaj utknął w tym samochodzie, że gdzieś jego nogi utknęły, jakby na to wskazywało, jakby ktoś tutaj zginął w tym samochodzie, ale nie widać ciała, dziwne. Dobra, tutaj chyba Jarek mnie nie zaatakuje, ale wolę dmuchać na zimne. Dobra, mam trochę dziw. Dobra, już mamy odpowiedź na to pytanie. Wolne cię dziadu. Dobra. No, dawaj, 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 dawaj. Spowolnij go. Mogę się też wyleczyć. Nie? Fajny kombos wyszedł, że mogę najpierw się go spowolnić, a później zmienić soczewkę na tą regenerującą i z automatu połączyć jeden atak w drugi. W ogóle ta soczewka spowalniająca, mogę ją użyć więcej niż jeden raz od razu, nie muszę zbierać na to mocy czy tam energii i innych duchów. Wiedziałem, że tutaj coś wyskoczy, miałem takie przeczucie. No dobra, no to tutaj musimy się udać, tak? Do tego tunelu. Tylko czy ja tutaj da radę przejść? No dziwo, tak. Ale coś creepy się znowu zrobiło. Tam coś w oddali błyszczy. Nie wiem, czy to jest jakiś item, a mapa jakaś? Ona się tylko na bieżąco aktualizuje. Nie mam mapy pełnego obszaru. Ojej. Oj. Ładnie. Ale mnie to zaskoczyli. Aj, znowu coś mnie atakuje. Od dwóch stron nas jadą. Unik zrobiłem w odpowiednim momencie, na szczęście. Dwa, dawaj. O, to spowolnienie przydałoby się zrobić.
matko. Kurczę, jak mi nagle zaskoczyli, nie wiedziałem, co się dzieje. Później patrzę, nigdzie ich nie ma. I nagle atak. No i tyle było z naszego misternego planu. No dobra. Tu jest jakiś item. Mam nadzieję, że to jakiś... że to raczej jest właśnie jakiś film. Bo już z tej siódemki nie chce mi się do tych duchów atakować. Z tego rodzaju kliszy. Znaczy chodzi o kliszę, ale nie, to jest jakiś dokument. Co tutaj mamy ciekawego? Rekord jaskiniowy. Rekord jaskiniowy? Nie wiem. Chyba jakoś inaczej się tłumaczy. To, co wydaje się być raportem, znajduje się w tym wilgotnym, związanym folderze plików. O! To zapis tego, co wydarzyło się podczas zawalenia się tunelu. O Jezus, 10 stron. Na litość boską. Rekord jaskiniowy. To może raport jaskiniowy, nie wiem. To powoduje, 3 osobiska jest zablokowana w tunelu, więziąc w nim 18 robotników. Raporty mówią, że tym razem ściana po stronie szczytowej zawaliła się, wznosząc wodę, która spowodowała dalsze szkody. Jaskinia musi być zalana. A czyli tutaj doszło do jakiejś tragedii, tak? Dużo osób w jakichś dramatycznych wydarzeniach poginęło. Znaleźliśmy ocalałych, ale biorąc pod uwagę ryzyko, dalsze działania ratownicze zostały zawieszone. Woda wciąż wpływa, ratując się próba nadmiernej. Woda wciąż wpływa, tak? Akcja ratunkowa jest bardzo trudna. Czekamy, aż potop ustanie wcześniej, by podjąć próbę pomocy. Odzyskaliśmy 13 ciał. Coś sprawiło, że zwłoki są czarne i gnijące, jakby się topiły czy coś. Przeszukaliśmy prawie cały tunel, ale nadal nie zostały znalezione ostatnie 5 ciał. Tamta by może mogłaby się uspokoić, a nie tak trup tajmy i dyktuje. Znaleźliśmy w środku dziurę, która wygląda, jakby została wykopana ręcznie od środka. Wygląda na to, że łączy się z jaskinią. Choć jest to mało prawdopodobne, będziemy kontynuować poszukiwania, by sprawdzić, czy ktoś uciekł do jaskini. W jaskiniach odkryto szereg czarnych skrzynek. Są szczególnie zamknięte, czy dokładnie zamknięte. I nie można ich otworzyć. Wydają się być wypełnione wodą. Czyli to są te skrzynie rytualne. Czyli już tam doszło do jakiegoś rytuału. mogą mieć znaczenie antropologiczne, więc wcześniej potrzebujemy pozwolenia na przeniesienie, kontynuując nasze poszukiwania. W jaskinia odkryto szereg... A, to czytałem, dobra. Musimy przewinąć. Powtarzają się doniesienia o zauważeniu kobiety w białym kimonie w jaskini. W białym kimonie. Może to kapłanka, a raczej jej duch. Wśród grupy poszukiwawczej kilka osób zaangażowanych w przenoszenie czarnych skrzynek miało czarne ręce lub inne części ciała i zaczęło wykazywać oznaki martwicy. Zdecydowanie odradzamy dotykanie tych pudełek. Brakuje 3 osób. Znaleźliśmy ciała przywódcy grupy poszukiwawczej, a także 2 robotników złapanych w jaskini w stawie Mikmori. Wszystkie ich kości są złamane, a na ich na tych kościach widać tą samą czarną korozję jak u innych. Wraz ze śmiercią grupy poszukiwawczej odwołano lidera,
który dowodził tak tą grupą. Coraz więcej krąży plotek o klątwie. Okej, dobra. Nie wiem, co to jest końcówka. Że jakoś krążą jakieś plotki, tak? O jakiejś klątwie. Że pracownicy wydają się nic nie mówić na ten temat. Budowa została oficjalnie zaniechana. Blokujemy dostęp do witryny. Ciekawe. No to ładne akcje się tu działy w tej jaskinie. Znowu jakieś nadprzyrodzone akcje, jakieś kulty, rytuały, skrzynie. Ja tam mogę przejść? Niestety nie. No, czyli droga jest tylko jedna. Na prawo. Co to za dźwięk? Oho. Znowu się zaczyna. Ktoś mówi o białej postaci. Spowolnij cię. Dobra, nie, cyk. Aj, chyba nie udało mi się zrobić tego zdjęcia ostatniego. Tyle poszafała się Zira. Wow, nawet uniku nie zdążyłem zrobić, jak zdaszowała. Tak, ja spróbuję uciec. Wzmocnić atak poprzez tamtą głowę mi. Boże, nie zawsze się to da. Łapię ją, mój obiektyw. O, teraz ją łapię. Teraz powoli. Dobra. No, ładuj się szybciej. Dobra, ładnie. Dobra, udało się ją przegonić. Chyba. Tak, udało się. Tu mam jakiś item. Dobra, to jest ten Ultra Heldzik. Tylko uwaga. No, mogę teraz podnieść. Dobra. Mam nadzieję, że mnie nic nie zaatakuje. No, na szczęście nic nie zaatakowało, dobra. Ciekawe, gdzie ja dojdę przez ten tunel. Myślałem, że będzie rozpoczęcie rozdziału nowego, jak wyjdziemy z tamtego sanktuarium, a to widzę, że jest coraz gorzej. Ja wiem, czy uda nam się dojść do domu, tak? Poprzez te tunele, ale coś mam dziwne wrażenie, że nie, jak tutaj mamy jakieś doniesienia o rytuale w tych jaskiniach. W tej zawalonej jaskini, może tak, czy tam w tunelu. Oj, kur, zapiał! Jarek nie śpi, z PiS-u. Jej. No i całe życie mi zabierz. Chyba żart. No teraz to już w ogóle musimy wziąć ten ultra. Jeju, całe życie mi to zabierało. Ciężko wyczuć czasami tą rękę. Dobra, i zwykły item. Dobra, to jest chyba ten spalony budynek. W którym już kiedyś byliśmy. Tak mi się przynajmniej tak wydaje. Zawalił się ściany i sufit, blokując klatką schodową. Nie mogą się dostać na drugie piętro. Okej, dobra. Spróbujmy tutaj przejść. No, pamiętam to miejsce. Byliśmy tu z Renem, czym tym innym bohaterem. Klisza, w końcu. Nie, ja to teraz uważam na tego Jarka, serio. Tak, wiedziałem, patrzcie. Coraz ciężej tą rękę PiS-u wymanewrować. Serio. Ale mamy rodzaj filmu 14 w końcu.
24 sztuki będą na bossa. Albo jakichś silnych wrogów. Ale tutaj walczyliśmy z bossem, jak byliśmy Renem. Jak graliśmy jako Ren. Maybe after this, I might even be able to save mother somehow. No one is picking up at Mia's place. I'll try again tomorrow. I have to go. One more time. Ren, do you have a moment? Yeah. Mother. Okej, okay, udało nam się uciec. Dotknij mi. Bo jak cholerę. A, no tak, przecież nasza bohaterka ma taką zdolność, tak? Spojrzenia w przeszłość danego bohatera. Chyba nic tutaj nie ma. Dobra, ciekawe, czego się dowiemy, jak dotkniemy ją. To nic nie powinno mnie zaatakować, co? You really think I can make it? I'm nothing. I'm empty. Jaka sesja? I know what you want all too well. It's so dumb. It's all lies. And lying only hurts more, right? So idiotic. Don't you do that again. Ever. Mia nie jest taka milutka, jakby się wydawało, co nie? Bakasan, nie to, żebym cię wyganiał, ale już po drugiej, jutro będziesz jak zombie w robocie. No wiem, Bakasan. Ale już, wiesz, czekałem do końca rozdziału, bo nigdy nie wiadomo, nie wiem, jak to jest z tymi save'ami. Kiedyś wczytałem save, to mi wywaliło misję od początku. Także chciałem, żeby się skończył rozdział i... Miu Hanazaki, czyli ta dziewczyna w białej koszulce, tak, i w czarnej sukience, została znaleziona w relikwiarzu w sanktuarium Efemeru. Yuri próbowała przejrzeć wspomnienia śpiącej Miu, ale stwierdziła, że ale nie dało rady, tak, bo wszystko obróciło się przeciwko niej.
Wygląda na to, że Mia posiada również tę samą umiejętność czytania cieni co Yuri. No właśnie, właśnie, właśnie. Ciekawe, nie? S! Ranga S! Za co ja rangę S dostałem? Wow, pierwszy raz w historii. Ranga S. Czyli tutaj te rangi nie polegają, nie działają tak samo jak w Residencie, czyli musicie im szybciej grę przejść, tym lepiej. Chyba za największą ilość punktów. Tu widzę, że Mirror Stones jakiś, kurczę. A, że zero użycia. Może dla, wiecie co, może dlatego rangę S zdobyliśmy, bo żeśmy cisnęli na najgorszej kliszy. 7 poziomu i ta klisza gówno co daje, a nią żeśmy walczyli z przeciwnikami. Nie, może za to była S-ka. To chyba nie działa tak jak w Residencie, że musicie jak najszybciej przejść misję, żeby ten, żeby mieć większą rangę. Tam bez gonów i tego typu zabawek. No. Martival. Trochę wiele scen tutaj przypomina mi serię horrorów. Siren, na przykład Siren Blood. No. Dokładnie. Mi tak samo. Duże, no to jest taki typowy japoński horror, nie? Typowy. Ale z dobrą historią. I macie tutaj nawet difficult, czyli poziom trudności normalny, czyli nie zmienił się z łatwego po tym zgonie, gdzie tamtam nas złapało. Mi się wydaje, że tamta, ten duch, który nas gonił, gdzie była taka zielona aura, to jest, mi się wydaje, że to jest matka Mii. Ale jaka historia jest, kurczę, jaką Mia historię ukrywa, to jest dobre pytanie. Słuchajcie, blokowane osiągnięcie. Immortal Flower. Dobra, mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł, żeby zakończyć transmisję. No, resztę naszych przygód tutaj w Fatal Frame zobaczycie na innej transmisji. Także kończymy, słuchajcie. Także kto obejrzał ten materiał na YouTubie, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za każdą aktywność pod moimi klipami filmowymi. No i bardzo wam dziękuję, słuchajcie, tym, którzy oglądali transmisję. Kończymy, jak to Bako-san. Kończymy, bo będę jak zombie w robocie, także trzeba iść w końcu do spania. Immortal Flower. Ukończenie tej misji ukończyło tą misję 11,4% graczy. Ale fajna giera, kurczę, jaka ta gra jest fajna. Naprawdę polecam ją. Fajna historia, nie mogę się doczekać, co dalej będzie nas czekało w dalszych rozdziałach, ale naprawdę świetny horror.